no nie? Co cię widzę, to młodszy? Czym jest młodszy? Bo jest Szanowni Państwo, dzień dobry, witam wszystkich, bardzo dziękuję za przybycie w gościnny progi Urzędu Wojewódzkiego. Mówię gościnny progi, przedstawię się, przepraszam bardzo Państwu, przedstawię się, bo pewnie nie wszyscy mnie znają, na to, że ja mam wicewojewodę zachodniopomorski. Witamy dzisiaj w Urzędzie Wojewódzkim pana Janusza Kowalskiego, sekretarza stanu cyklista w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także bardzo istotny pełnomocnika rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich. Szanowni Państwo, wiele tematów, wiele pewnie też problemów, wiele zagadnień do omówienia związanych z funkcjonowaniem Ministerstwa Rolnictwa, z funkcjonowaniem rolników dzisiaj w Polsce. Jeździmy dzisiaj po naszym województwie, po zachodniopomorskim. Mieliśmy już spotkania z rolnikami w innej części, w powiecie stargardzkim. Teraz tutaj w Koszalinie. Pewnie o jakiejś części zagadnień, które będziecie Państwo chcieli poruszyć. Mieliśmy już z panem ministrem okazję się zapoznać, ale jesteśmy cały czas otwarci na Państwa pytania, na Państwa sugestie, na Państwa propozycje i na Państwa też wnioski co do tego obszaru, trudnego obszaru, ale bardzo ważnego i najważniejszego obszaru rolnictwa. Tak więc bardzo chętnie, jeśli pan minister i ja też odpowiemy, wysłuchamy Państwa, że zapraszam też do dyskusji, do pytań. Oddaję głos. Dziękuję bardzo serdecznie, panie wojewodzie. Ja proponuję, szanowni Państwo, takie szczere rozmowy, więc poruszę trzy takie tematy, które w mojej ocenie są dla Państwa najważniejsze. Jeżeli będą jakieś inne tematy, pytania, to przyjmam prośbę po tym krótkim wstępie od szczerego rozmowy, bo tak zawsze jest najlepiej. Pierwsza rzecz to oczywiście zboże, druga rzecz to jest ziemia, trzecia rzecz to są z energia i ciepło, bo to nazwijmy to koszty funkcjonowania i rolników i całego przetwórstwa, bo tutaj też zachodnie pomocy znane jest mocnego przetwórstwa. Pierwsza sprawa, szanowni Państwo, nie jest żadną tajemnicą, że problem problem dla nas i postulatem rolników indywidualnych jest kwestia importu zboża z Ukrainy, szczególnie tego tak zwanego technicznego. Szczerze zawsze mówimy jak jest. Rzeczywiście jest tak, że było tak, że pojawiła się grupa wspaniałych, którzy chcieli zarobić na tym zbożu, wjeżdżało zboże, które było deklarowane jako zboże nietechniczne, a naprawdę było technicznym zbożem od grudnia. Na wniosek pana wicepremiera Kowalczyka wprowadzone są każde takie zboże, jest obowiązkowo badane przez wszystkie inspekcje. Zresztą to moim zdaniem to jest już kwestia na inną rozmowę z inspekcją, jest za dużo, żeby było jedną dużą porządną inspekcję, ale to jest moje oczekiwanie. Natomiast jest pytanie teraz, co zrobić, aby to rozporządzenie, które zostało wprowadzone 30 maja 2022 roku w realizacji handlu z Ukrainą, chodzi o przyszłość Unii Europejskiej, wykorzystać jak najmocniej, najlepiej, aby wprowadzić do polskiego rolnika indywidualnego, bo chyba tutaj Państwo nie muszę przygotować, na pewno pojawią się takie postulaty dotyczące oczywiście cen zboża i mówi się w wielu przypadkach też nierównej konkurencji, nacisku zagranicznych koncernów, które są zainteresowane, aby to zboże bez cła wjeżdżało na teren Polski. Część oczywiście, duża część jest na szczęście eksportowana, ale część też niestety zostawała. W mojej ocenie tak jest, zresztą przedstawiłem powód. Warto skorzystać z klauzuli ochrony z artykułu 4 tego rozporządzenia, skoro rozporządzenie zostało podjęte w zgodzie z państw członkowskich Unii
Unia Europejska dała tylko czwarty, tak zwana klauzula ochronna, w momencie, kiedy rzeczywiście zagrożona na przykład pozycja jednego z państw członkowskich, możliwe jest wszczęcie tak zwanego postępowania wyjaśniającego na wniosek państwa członkowskiego przez Komisję Europejską po to, żeby stworzyć mechanizm na przykład rekompensy danej grupie producentów, która jest poszkodowana liberalizacją, skoro mowa jest o wspólnym rynku, a jest taka, że Polska jest pierwszym państwem buforowym, jeżeli chodzi o import zboża, tak aby wykorzystali takie klauzuli, w moim ocenie jest korzystny. Na razie takiego wniosku nie ma, ja przekonuję do tego koalicja z moich przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości. Aczkolwiek mamy w tej chwili, mam nadzieję, pozytywnie zakończoną ofensywę pana wicepremiera Henryka Kowalczyka. Już 30 stycznia będą rozmowy, pierwsze będą rozmowy z ministrami, ministrami rolnictwa z naszego obszaru, czyli Polski Wschodniej, ale 30 stycznia będzie, 30 stycznia będzie spotkanie wszystkich ministrów rolnictwa, na którym pan minister Kowalczyk będzie walczył między innymi o to, co również zapisane jest w tym rozporządzeniu, o możliwość przywrócenia ceł. No jak wiecie, problem jest oczywiście z kukurydzą, bo tych ceł nie było również przed liberalizacją, ale problem jest z rzepakiem, a szczególnie z tym tak zwanym zbożem. To jest oczywiście problem, który w moim ocenie tak będę zachęcał po 30 stycznia, jeżeli zostaną podjęte, mam nadzieję, że zostaną podjęte jednak na forum Unii Europejskiej właściwe decyzje. Proszę też pamiętać o tym, że polityka handlowa to jest wyłączona na Unii Europejskiej, czyli nie jesteśmy w stanie samodzielnie państwo nałożyć cel na dane kategorie produktów. To jest decyzja Unii Europejskiej, ale jeżeli rozmowy polityczne nie bywał, że będę jeszcze mocniej, tak jak to ostatni raz mówiłem w Sejmie, chociaż to nie jest moja kompetencja, chcieli zajmować się kwestiami handlowymi, ale jako polityk nie mogę być, nie mam zamiaru być głuchy na oczekiwania polskiego rolnika, tym bardziej, że sami z województwa polskiego, województwa rolniczego, dokładnie rolnicy indywidualni, Solidarność Indywidualnej o tych kwestiach. Podsumowując, 30 stycznia ważne posiedzenie wszystkich ministrów rolnictwa, walka pana wicepremiera Kowalczyka o to, żeby poprawić sytuację polskich rolników i potem ocena rezultatów politycznych tego spotkania. Jeżeli nie będzie jakiegoś przełomu, jestem przekonany, że ta koncepcja wystąpienia formalnego w związku z tym rozporządzeniem liberalizującym, które zostało przez Parlament Europejski też było przyjęte i tym postępowaniem wyjaśniającym, które mogłoby w mojej ocenie dać nam możliwości stworzenia jakiegoś funduszu rekompensacyjnego czy inwestowania w infrastrukturę. Przecież ta infrastruktura cała logistyczna w Polsce jest zdecydowanie przeciążona poprzez, że jesteśmy państwem tranzytowym. Tym bardziej, że w tym trzeba pamiętać, takie postępowanie wyjaśniające, w mojej ocenie, bardzo by nam pomogło przed zbliżającym się końcem liberalizacji, które państwo wiecie lub nie, to rozporządzenie obowiązuje do 5 czerwca tego roku. Więc wiele państw będzie zainteresowanych, żeby je przedłużyć, ale tak jak powiedziałem, dla mnie najważniejsze jest polski rolnik i to nie jest kwestia pewnych nieumów. Trzeba po prostu najpierw, jeżeli mamy jako Unia Europejska, chcemy, tu Polska jest liderem, pomagać Ukrainie, również inne państwa muszą mieć świadomość tego, że nie może się podzielić ze szkodą dla polskiego rolnika. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga kwestia, dzisiaj też się spotkałem z waszym przewodniczącym. Tak, z panem przewodniczącym rozmawialiśmy o kwestii, oczywiście ta kwestia dla mnie osobiście bardzo istotna, bo sam województwo polskie mam największego dzierżawcę w Polsce, czyli spółkę Top Twarz, czyli bardzo prosto rzecz odszedł, działa na rzecz Polska Zielona polskich rolników. Mój pogląd tutaj jest, wiem, że trzeba przedstawić konflikt. Mój pogląd jest bardzo, bardzo się cieszymy. Mój pogląd jest oczywiście radykalnie zgodny z polską ustawą. Jeżeli jest podpisana umowa terminowa dzierżawy polskiej ziemi przez szczególnie podmioty zagraniczne, czy tak jak ta firma 30 lat
francuska w województwie zachodniopomorskim, to jak się umowa terminowa kończy, to się kończy. Nie ma możliwości przedłużenia. Ta ziemia musi wrócić do Skarbu Państwa, musi wrócić do KOWR-u i zgodnie w transparentnych procedurach to pozycjonowa. Ja patrzyłem się z ostatnią sekcją wojewodą pomorskim, patrzyliśmy się na wyniki tutaj szczecińskiego KOWR-u dotyczące szczególnie postępowań licytacyjnych i ofertowych. To było nie najgorzej, bo było 50 na 50, chociaż wolałbym, żeby... Proszę? Ja wiem, ale mówię o Szczecinie. To ja mówię o Szczecinie, bo akurat miałem wyniki Szczecina. Chociaż wolałbym, żeby te wyniki były zdecydowanie korzystniejsze na rzecz szeregu, żeby było jak najmniej licytacyjnych, a jak najwięcej ofertowych. Ponieważ rozstrzygając w wicepremierze pomorskim waszych kolegów, szczególnie uważnych w zakresie zdarzeń, indywidualnych, bo tam w Słupsku był ogromny problem, się jest ogromny problem. No, okazało się, że można to zmienić. Jeszcze miesiąc temu te proporcje były takie, że było 94% licytacji, a 6% ofertowych. To bardzo się cieszę. To będę was, ja będę w takim razie, będę was dał jako dobry przykład i chciałbym, żebyście byli dobrym przykładem dla innych dyrektorów KOWR-u. Zachęcam wszystkich właśnie do tego, żeby przede wszystkim interes polskiego rolnika, rolnika indywidualnego, takiego, może być lokalnego, na pierwszym. Bardzo serdecznie za to dziękuję. No to w takim razie Szczecin musi się trochę podciągnąć i zdecydowanie to zmienić. Musi to zmienić, no a województwo pomorskie, no to widzicie pan, panie dyrektorze, bo jest 80%, a na było 6%, no to jaka to jest różnica, jak mu się może, to co może na kierownictwie w taki sposób. To jest jako pierwsze. W związku z tym, szanowni państwo, tam gdzie jest kwestia dotycząca, bo tu się angażujemy jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej, bo nie będzie oprócz tego, że jestem w Polsce, to jest ten sposób na Sejm Rzeczypospolitej w całej Polsce. Jeżeli będzie potrzeba wsparcia czy interwencji dotyczącej pełnej transparentności, pan wicepremier Kowalczyk jest zdecydowany zwolennikiem tej transparentności i tego, że kończą się umowy, dzielą, to wraca, to jest bezwzględnie. A tym bardziej, że jak wiecie, w tym roku ogromny będzie nacisk wielu koncernów zagranicznych, żeby pod jakimiś dziwnymi konstrukcjami prawnymi umożliwiać dalej korzystanie z ziemi, którą na mocy ustawy z 2011 roku, w związku z tym, że nie wypełnił obowiązek 30, muszą po prostu zwrócić. Ja mam tą samą sytuację, jak w Polsce, mówię, bezwzględnie ziemia musi trafić do KOWR-u, musi trafić do Skarbu Państwa i zgodnie z interesem Skarbu Państwa i polskich rolników musi być rozdysponowana. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby szukać powodów, aby koncernom zagranicznym czy firmom zagranicznym. I dzisiaj zresztą związkowcy z Solidarności użyli najprostszego i najlepszego argumentu. Nie wyobrażam sobie, żeby francuskie państwo pozwalało rolnikowi, już abstrahując, że nie znowu, że polski rolnik ma możliwość dzierżawy 30 lat ziemi francuskiej, to jeszcze pozwalało mu przedłużyć takie umowy. Chyba nie znamy takiego przykładu, prawda? Nie znamy takiego przykładu. I tak samo musi być w Polsce. Po pierwsze, polski rolnik, żadnych wyłączeń, żadnych tutaj szukania znaków zapytania. Tym bardziej przyjeżdża, dlatego że ta umowa powinna się już kończyć 31 grudnia, jeszcze się nie skończyła, jeszcze zostało miesiąc wydłużona. Zachęcam do twardości i przestrzegania prawa. Nie wiem, czy akurat na waszej tutaj ziemi koszalińskiej są takie przykłady, jeżeli są, to oczywiście zachęcam do ewentualnego do wykorzystania mojej interwencji. Bardzo serdecznie panu Andrzejowi Kwiatkowskiemu dziękuję, który reprezentuje Polską Federację Ziemniaka, ale jest wielkim autorytetem dla mnie, ponieważ z grupą naukowców pracuję, bo od wielu lat niestety nie było do tej pory słuchane, tak naprawdę, jeżeli można to powiedzieć, bo forsuje to, co jest dla was, dla rolników indywidualnych, niesamowicie korzystne i czego ja jestem rzecznikiem Ministerstwa Rolnictwa od 4 miesięcy, przy czym z jednym programem był się mówił, po co ja przyszedłem do Ministerstwa Rolnictwa, właśnie po to, żeby jako pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich zrobić jedną rzecz, że transformacja energetyczna ma być dla rolników i dla milionów Polaków korzystne, a nie dla niewielkiej grupy deweloperów farm na fotowoltaicznych czy wiatrakowych i jakiejś grupy cwaniaków z zachodu, którzy nam sprzedają wiatraki z 1,80 euro wraca do firm zagranicznych,
a potem my z tego nic nie mamy. Mamy ogromny koszt. Pan Jerzy Kwiatkowski jest tutaj uznany na odpowiedzi biomasy, wykorzystanie biomasy w sposób systemowy, tak jak jest pod nami, tak zwany w Niemczech, jak jest w Szwecji, ale tam myślę, że jest najlepszym takim przykładem i wykorzystanie biomasa leśna. Republika Litewska. My chcemy jesteśmy zdecydowanie rolniczą, czyli wszystkie te pozostałości, które nie mogą być wykorzystywane na waszą działalność rolną, a które mogą służyć do produkcji taniej energii i ciepła, szczególnie jestem zwolennikiem wykorzystania biomasy agro, biomasy rolniczej w ciepłownictwie lokalnym, czyli 20-30 km od źródła wytwarzania ciepło. W ten sposób można ekologicznie zastępować węgiel. Rolnicy mają dodatkowy dochód. Chciałbym stworzyć cały system wspierający podaż biomasy, tak żeby się opłacało. Którzy z Państwa, którzy z Panów pamiętacie kilka lat temu, mów na biomasę, bo to wszystko padło. No bo nie było pewnego systemu, nie było strategii. Bo tej strategii niestety polskiemu państwu cały czas brakuje. Nawet w polityce energetycznej polskiej, którą bardzo krytykowałem, byłem jej przeciwnikiem, dlatego że broniłem polskiego węgla i broni polskiego węgla. Biomasa jest bardzo dobrym sojusznikiem polskiego węgla. Można współspalać w ciepłownictwie, bo zresztą niedaleko jest, stosunkowo niedaleko jest gmina Czułów w województwie pomorskim, w której wójt od 20 lat ogrzewa kilka szkół biomasą, czyli przede słomą dostarczaną przez rolników indywidualnych, które to znakomicie zresztą sam mówił, i że koszty dzisiaj to było 360 tysięcy złotych, a tak to było 60 tysięcy złotych na cały sezon grzewczy, jeżeli chodzi o wykorzystanie słomy. Pamiętajcie, że mamy jeden z najnowocześniejszych przemysłów produkcji kotłów na biomasę, tylko że problem polega na tym, że one w większości były na eksport, a nie w Polsce. No to trzeba po prostu zmienić, dlatego w mojej ocenie biomasa agro, też szukam tutaj u Państwa sojuszników, jest tym, co dla mnie jest niesamowicie istotne. To, co na początku przygotowałem, to jest za kilka, myślę, dni, może tydzień, półtora, pokażemy specustawę dotyczącą biogazowni rolniczej, szczególnie dla tych rolników, którzy mają hodowlę trzody chlewnej czy mają krowy mleczne. Tam, gdzie będzie to możliwe i mają substrat, chodzi o to, żeby budowa biogazowni rolniczej z punktu widzenia takiego procesu inwestycyjnego była szybsza, lepsza. Jest 65% dofinansowania, to jest bardzo droga inwestycja, ale wielu samorządom, jednostkom samorządu terytorialnego, szczególnie oczywiście gminom, może się opłacać takie zawiązywanie takiego partnerstwa korzyści z rolnikami, dlatego że chcą po prostu systemowo mieć dostawy ciepła, tańszego ciepła, na przykład z biogazowni, więc chciałbym, żeby były pieniądze, jeszcze tego nie ma, na rozbudowę sieci ciepłowniczej na obszarach wiejskich. Druga ważna rzecz, którą udało się przygotować, ale to będzie szereg ustawa w Ministerstwie Klimatu, dołącza ją do ustawy o energii źródłach energii, to jest ustawa dotycząca spółdzielni energetycznych, jak się często mówi o spółdzielniach energetycznych, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, bo w tej chwili w profesor zarejestrowany, jeśli Państwo jedno, dwie spółdzielnie energetyczne, to myślę, że dobry pomysł, ale gdzieś to nie działa. Niemcy mają ponad 1500 spółdzielni, Duńczycy mają 2500 spółdzielni, inne spółdzielnie w Polsce dobrze działają, to nie działa. Ze względu na to, że ten system trzeba mógł przemyśleć i w mojej ocenie ten pomysł, który my proponujemy, elastyczniejsze podejście do spółdzielni. Czyli na przykład, jeżeli na przykład dana gmina razem z rolnikami chce wybudować na przykład taką biogazownię, czy na przykład źródło biomasowe, chciałbym, żeby była gmina również zwolniona z zakupu ciepła i energii poza prawem zamówień publicznych, żeby była bardzo jasne, precyzyjnie usankcjonowane kwestie dotyczące przyłączy. I z tą reformą, co jest bardzo ważne ustawowo, wiąże się, jesteśmy blisko takiej decyzji z panem wicepremierem Kowalczykiem, on towarzyszy moim przewodnikiem i kolegów w rządzie, aby do reformy ustawowej w sprawie spółdzielni energetycznej dołożyć komponent finansowy, tak to w Unii Europejskiej funkcjonuje, że właśnie trzeba mieć czasami uzasadnienie
legislacyjne na pozyskanie 2,7 miliarda euro, czyli około 15 miliardów złotych w ramach takiego unijnego programu REPowerEU na rozbudowę sieci elektroenergetycznej na obszarach wiejskich. A to byłaby już duża reforma. Mniej więcej polskie spółki dystrybucyjne rocznie wyznaczały po 4 miliardy złotych na rozbudowę. Nie muszę Państwu mówić, jaki jest po prostu problem z jakością sieci przesyłowych na obszarach wiejskich. Z tego powodu, tak, zawsze będę mówił, jestem sceptyczny, jestem krytykiem nadmiernych inwestycji w fotowoltaikę i wiatraki. Uważam, że trzeba jednak promować stabilne źródła wytwarzania energii. Jeżeli chodzi o OZE, to mowa przede wszystkim o źródłach biomasowych. To tyle na początek, Szanowni Państwo. Takich krótkich informacji na razie jest, nie widzę pytań, ale mam nadzieję, że się pojawią. Wiedziałem, że się pojawią. Więc mam taką uprzejmą prośbę. Teraz rozmowa, najpierw przedstawiłem swój, można powiedzieć, taki punkt widzenia na to, że chciałbym coś dodać. Na razie jest ok. Panowie, jak są pisma jakieś do mnie, to po spotkaniu sobie też indywidualnie, jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś indywidualne sprawy, to jeszcze po spotkaniu pozwolę sobie ze związkowcami nie tylko po prostu porozmawiać z rolnikami. Teraz też wszystkim Państwu mówię, że jeżeli są, to poseł ma możliwość, że może podejmować teraz interwencję poselską. Ja się nigdy od tego nie uchylam, zaszczytem. Zawsze wystarczy na mnie e-mail janusz.kowalski@rolkow.pl, jak Ministerstwo Rolnictwa gov.pl napisać e-mail lub na kontakt mowy janusz.kowalski.pl w indywidualnych sprawach, które wymagają wyjaśnienia, w których warto nadać pewnego rodzaju formalny bieg. To też zachęcam, nawet gdyby Państwo w tej chwili mieli takiego pomysłu, wystarczy się ze mną skontaktować. Jeżeli sprawa dotyczy bezpośrednio Ministerstwa Rolnictwa, jest mi oczywiście łatwiej, jeżeli dotyczy innego organu, to oczywiście takie sprawy podejmuję. Przy 10 sprawach 3-4 udaje się gdzieś pozytywnie z zwykłą rozmową pchnąć to przeproszenie do przodu. Przy trudniejszych rzeczach, no to przynajmniej ten dialog jest prowadzony, to też chcę szczerze z Państwa zmagać. Oddaję się do Państwa dyspozycji. Najpierw chyba tak Pan, potem tutaj panowie, widzę uśmiech, ale też i groźny wzrok, i potem tutaj. Panie ministrze, też pytanie o tą fotowoltaikę, że żeby można było zrobić, żeby nie było wprawianych i właśnie na dobrych uprawnych ziemiach, jak i gliniastych, tylko na samych piaskach nieurodzajnych ziemi. Z panem się zgadzam, jest ogromny lobby. Dla mnie niesłychane to jest, że to ty byś powiedz po prostu, dlaczego tak jest, że od 20 momentu wiesz, bo tylko wiesz, ty jesteś większą kogoś niż ja, więc prośba jest taka, że szybko mówił, ale jest rzeczywiście tak, że od 20-30 lat wszyscy wiedzą, że biomasa jest korzystna dla polskiego rolnika, a niestety jest też tak, jak pan po prostu mówi, jest ogromny lobby, który chciałby, żeby ludzie wykorzystali ziemię czwartej, piątej klasy. Jestem zdecydowanie przeciwny. Nawet takie się nie jest. Wolna taka amerykanka powinna być moim zdaniem ukrócona. Tym bardziej, że pamiętajmy, jak się o tym bierze fotowoltaika realnie to jest 10% i w roku produkuje energię, wiatraki nawet najlepsze 25%. Co pozostało? Jerzy, minuta. Dwie. Nie ma takiego czegoś jak energia odnawialna. To jest wielka ściema. Zamieniamy energię z wiatru albo ze słońca. Przy sprawności 9% fotowoltaika. Teraz cała infrastruktura, linie przesyłowe, transformatorowe, Kwiatkowskiego, Kowalskiego to cenę. Nas to obciąża, czyli z fotowoltaiki megawatt godzina kosztuje minimum 4,5 tysiąca. Wiatr 2,5 tysiąca. To jest powód inflacji, a nie wojna na Ukrainie. To jest okradanie każdej polskiej rodziny, każdego polskiego rolnika. My mamy technologię, proszę. Będzie wyspiewów. Robimy w jaszczynie powiatka z średniej pamięci z Wojtkiem Różewskim, z Sitrem waszym robiliśmy nasz pomysł. Energia ze spalania biomasy. Mamy nowe generacje. Ja wam to wszystko pokażę. Mówimy się poprzez Solidarność, czy inaczej się zorganizujemy. To jest udzielnie to, co pan minister we współpracy proponuje. Jest to szansa, to miliardy dla polskiego rolnika, miliardy dla polskiego przemysłu terenowego. Dość do radania Niemca. Amen. I tyle. Lepiej bym tego nie powiedział, bo panu teraz tak.
za naszą współpracę i za to, że panowie doprowadzili do tego spotkania. Jak również serdecznie witam wszystkich na tym spotkaniu. Panie ministrze, pierwsze podstawowe pytanie. Zatrzymać za wszelką cenę napływ zboża z Ukrainy. Bo w tej chwili już dochodzi do tego, że pszenica już zaczyna być w granicach 100 zł. Rzepa poniżej 2300 zł. A minister mówi nam, nasz minister nam mówi, że pszenica nie zejdzie poniżej 1400 zł. No to już zaczyna być skandal. To zaczyna być skandal. Dużo nie będę tutaj zabierał głosu, bo kilkanaście pytań, ale tyle jest rolników chętnych do zadawania pytań, że bardzo proszę uzupełnić. Jak powiedziałem, chociaż nie uchylam się od tej odpowiedzialności, ale bardzo chętnie bym chciał być odpowiedzialny za politykę handlową, się Zena Dobrzyk, Solidarnościowy. Bardzo mi panie przewodniczący, bardzo dziękuję za to. To jest zdecydowanie zwolennikiem twardych działań, wykorzystania klauzuli ochrony z rozporządzeniem. Po to zostało to rozporządzenie przyjęte, aby z takich mechanizmów ochronnych korzystać. Po to jest na to sprawę zapisane. Tylko też bardzo też uprzejmie państwa proszę, tak rozmawiamy uczciwie o pewnego rodzaju zrozumieniu mojej sytuacji w stanie skromnym posłem Przewodniczącym i zwykłym wiceministrem nie odpowiadają za tę kwestię, co nie znaczy, że w tej sprawie nie zabierają głosu i mówię jasno, wskazują, bo oczywiście z krajową administracją skarbową sam ze swojej inicjatywy również korespondowania właśnie w kontekście tego zboża technicznego, bo mnie zastanawiało, dlaczego zboże wjeżdża, które ma wyjeżdżać i nagle znika po prostu, rozpływa się w Polsce. I powiem otwarcie, znaczy to jest tak, że macie prawo oczekiwać na pewien obowiązek i obowiązkiem polskiego państwa jest przeciwdziałać tym negatywnym praktykom. To nie ma żadnej wątpliwości. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych dni musi być w tej sprawie przełom, bo to rzeczywiście, że pszenica zbierze się na tysiące miejsc, to jest tysiące, bo się zastraszyłem. Ale to już jest drama dla zapala oczywiście. Dla rolników indywidualnych to jest oczywiście drama. Także mówię jasno, jestem zdecydowany zwolennikiem i daję wam słowo, że i na forum rządowym, i jako organizacja inwestycyjna tak na Polskę bardzo mocno tą kwestię podnosi. Skorzystać z przysługującej Rzeczpospolitej Polsce twardych możliwości administracyjnej zgodnie z rozporządzeniem liberalizującym. No bo jeżeli my nie wystąpimy o ochronę, to nikt nie wystąpi. Czy to nie wystąpi Niemcy, nie wystąpi Francuzi, nie wystąpi Holendrzy, absolutnie. Chcą kupować jak najtaniej po prostu. Zresztą ich koncerny też kupują tutaj ukraińskie zboże, mam tego świadomość. Pan przepraszam. Zbigniew Obrocki, Solidarność Rolnicza. Panie ministrze, chcielibyśmy jeszcze troszeczkę więcej coś dowiedzieć na temat. Został powołany, zostały wyszukane wszystkie rynki rolne. Polikwidowane giełdy, przetwórnie, masarnie, praktycznie na wsi nie ma żadnej instytucji, która mogłaby jakikolwiek produkt do rolnika skupić, przetworzyć, bo powiedzmy go sprzedać. Tak? Powołany został koncern, który miał stabilizować ceny. Tak? Liczyliśmy na to, powiedzmy, że będą jakieś reakcje, czy jakieś w kierunku powiedzmy tego stabilizacji ceny zboża, czyli w ogóle produktów. Ja mówię i o mleku, o wieprzowinie, o wołowinie, tak? Praktycznie to na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje. Co się dzieje z tym koncernem spożywczym, który miał tak bardzo na mnie uczyliśmy, tak? Nie ma. Szanowni Państwo, ja sam byłem wielkim zwolennikiem powołania Krajowej Grupy Spożywczej, bo sam mam w województwie opolskim dwa największe, jeszcze dawny PGR, ale funkcjonujący dzisiaj jak Kukura Skarbu Państwa, czyli kolejny rolny kiecz, bo tam jest batalia o 10 tysięcy hektarów w jednej z najlepszych ziem w Polsce. Jestem zwolennikiem tego, żeby wezwać to. Co to oczywiście, natomiast odpowiadając panu na pytanie, bo rzeczywiście muszę tak. Spółka jest pod nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych. Sam jestem zainteresowany tym, żeby była rzeczywiście, bo powinna być takim narzędziem, instrumentem do wspierania rzeczywiście zdekonstruowanych rynków. Osobiście mogę powiedzieć, że miałem półtora tygodnia temu zainteresowane spotkanie z Przemysłu Polskiego, dobrze zorganizowaną grupą pracodawców w imieniu piekarzy, których zachęciłem do tego, żeby złożyli jako grupa zakupowa, można powiedzieć,
zmienia się, ale również po to, żeby kierować własne rzeczy, otworzyło na przykład inwestowanie w sekret, na przykład drożdże, bo są tylko Francuzi i Niemcy. To doskonale wiecie, ale z punktu widzenia każdego piekarza, to jest szalenie istotne, to zostało wysprzedane przez liberałów w latach 90. Ale taki jestem przekonany przykładów, jak brak drożdżowy, Państwo to lepiej wiecie niż ja. Jest wózku. Ja przyszedłem, jestem po 4 miesiącach Ministerstwa Rozwoju Wsi z pewnym pomysłem rozwiązania konkretnej kwestii, ale która dla przetwórstwa i dla wszystkich z Was noszą nieistotne ceny energii i ciepła. Bo chyba ceny energii Was równie dotykają jak każdego polskiego przedsiębiorstwa, a będzie jeszcze gorzej. Po prostu mówię, ja nie jestem do tego, żeby mówić, będzie jeszcze gorzej, ponieważ te pomysły dzisiejsze Unii Europejskiej, to trzeba sobie jasno mówić, bo dzisiaj problem polega na tym, to warto, żeby nie rozmawiać o abstrakcyjnych rzeczach, już zaraz panowie. Poza jeżeli chcecie, to mogę to wytłumaczyć, bo mam zdanie, bo to jest ważne. Znaczy to zbójecka działalność eurokratów Polaków. No, polega na tym, że my mamy w Polsce, produkujemy najtańszą energię elektryczną w Unii Europejskiej, najtańszą. 1 MWh w Turowie, w Bełchatowie. Proszę. W Turowie, w Bełchatowie to jest 130-140 za megawattogodzinę. Tylko problem polega na tym, że sobie tak obowiązuje, myślę, że Polska jest jedynym państwem, gdzie jest 70% energii wytwarzanej z węgla i 70% ciepła, że opodatkowują nam ten system, że jest ten prawodatek klimatyczny, on jest ciężko dla nas, mamy inny system handlu emisjami EUE też, czyli trzeba dodatkować do uprawnienia CO2, czyli do 1 MWh. Trzeba mniej więcej wykupić 1 tonę emisji CO2, czyli PGE, które produkuje energię elektryczną, do tych 140 zł musi dołożyć koszt CO2 1 tony. To w 2014-2015 kosztowało 4-5 euro, bo nawet jak to euro było 5 zł, to jest 4-20-25 zł, to jeszcze nie tego tak nie widzimy. Potem po 2018 pierwsze takie uderzenie, że poszło do 18 euro i nagle wzrosły. No bo nagle się zrobiło z 20 zł, 80 zł. I nagle do tych 140 zł trzeba dołożyć 80 zł. No i nagle poszło na armię. 80 zł, bo jak przyjdzie te 18 euro na armię. A jak dwa, ojej, już to jest 3 lata. Jak 3 lata temu mówiłem, że zobaczymy ten czas, który nie wiem, jak SM miał oszuka. W 2020 roku, kiedy niestety zawarła błędna decyzja na szczeblu Unii Europejskiej o przyjęciu Green Dealu i czekaliśmy przed tym słynnym szczytem finansowym, który budował cały budżet na 2027, mówiłem takie hasło, że tak wszyscy śmiali, wetrało do śmierci, bo mówiłem tak, jak my nie zabezpieczymy ceny uprawnień CO2 na stałym poziomie przez okres transformacji, to za chwilę koszty energii ciepła poszło o kilkaset procent w górę. Za to część z Państwa wiecie, za to, że właśnie też z wioskowcami broniłem i starałem się przekonywać swoich kolegów, że nie miał tej pewnego rodzaju wyobrażeń wtedy. Zostałem odwołany po spotkaniu ze związkowcami 15 lutego z rządem, po spotkaniu ze związkowcami OPZZ w Bogatyni, a za 2 miesiące wybuchła sprawa w Bogatyni, bo Eurowiecie sobie Bogatynię zamknięli. No i po 6 miesiącach od mojego odwołania nagle bum, ponieważ ceny po 2020 roku, po grudniowej decyzji na poziomie Rady Europejskiej o zwiększeniu tego progu do 55% redukcji CO2 do roku 2030, czy 40%, poszybowały z 25 euro do nawet 90 euro, teraz są 70-60. No ale co to znaczy? Że to jest dzisiaj, patrząc się na tą uśrednioną formę, to będzie 30 uśredniona, ale to jest bardziej średni, 7 razy, zróbmy założenie 4,5, no to jest 300 zł. Czyli do 150 zł musimy dołożyć, musimy sztucznie PGE zapłacić 300 zł, a to jest dopiero jeszcze przed innymi opłatami dystrybucyjnymi. I teraz powiedzmy, czekaj, Jerzy, teraz jest sytuacja taka, że w zeszłym roku, z tego tytułu, że polskie firmy, to jest kilkaset polskich firm, to są twórcy energii ciepła, ale wszyscy zapłacicie Państwo w swoich rachunkach, bo każdy odbiera energię elektryczną, duża część ciepła, to
z tego tytułu polskie państwo straciło całościowo polska gospodarka, bo tam opozycja mówi, że to jest dochód budżetu państwa. Bo jest tak, że polskie firmy muszą kupić te uprawnienia, a część z tych uprawnień potrzebujemy jako dochód budżetu państwa, pewną pulę emisji. I część bezpłatnych uprawnień otrzymuje biznes. Tylko że my więcej musimy kupić, niż otrzymujemy bezpłatnie. No bo gdybyśmy dostawali więcej bezpłatnie niż kupujemy, to byśmy na tym zarabiali. Ale skoro musimy więcej kupić, niż dostajemy bezpłatnie, to oznacza, że mamy deficyt. I koszt tego deficytu ja w 2021 roku obliczyłem, to było 20 miliardów złotych. 20 miliardów złotych. Tyle straciła cała polska gospodarka. Czyli państwo zapłaciliście po prostu we własnych rachunkach pieniądze, które bezpowrotnie zostały wytransferowane z Polski, nie wróciły jako dochód do budżetu państwa do pola bezpłatnych uprawnień. A w zeszłym roku to jest 33 miliardy złotych. 33 miliardy złotych. To w tym roku może być 40 miliardów. I teraz zarzuciłem państwa liczbami, co to oznacza. Oznacza to, że nasze rachunki za energię i za ciepło będą cały czas rosły. Jak my tego nie zatrzymamy, bo my rzeczywiście jako Zjednoczona Prawica wprowadziliśmy tak zwaną tarczę solidarnościową, czyli obniżyliśmy, zaprosiliśmy cenę energii ciepła. No tylko, że to zaprosiliśmy z pieniędzy podatników, czy z państwa pieniędzy po to, żeby gospodarka, można powiedzieć, wytrzymała. No i tak jest bardzo ciężko, szczególnie dla przedsiębiorców. Ale problem polega na tym, że straciliśmy 33 miliardy złotych. Tych kosztów nie jesteśmy w stanie wytrzymać. Tych kosztów nie jesteśmy w stanie wytrzymać. Co to oznacza? Oznacza to, szanowni państwo, że dlatego sam byłem z inicjatywy, zgłosiliśmy ustawę o zawieszeniu tego systemu. Bez ograniczenia ten system zawiesić. 33 miliardy złotych dla państwa to jest mniej więcej tyle, ile wynosi Polska roczna składka członkowska do Unii Europejskiej, 6,5 miliarda euro. Czyli nagle pojawił się koszt od 6,5 miliarda euro. Drugie 6,5 miliarda euro z tytułu tego podatku klimatycznego, który wszyscy płacimy w rachunkach za energię elektryczną. To jest duży problem. Leszek Dedyna, Izby Rolnicze, Krajowy Związek Organizacji Rolniczych. Panie ministrze, ja przyjechałem tu nie wysłuchiwać tego, co było, tego, co może być, ale przyjechałem po to, żeby pomóc rozwiązać problemy na dzisiaj polskim rolnikom. Czy trzeba było czekać? Aż, jak pan powiedział, cwaniacy zasypią przynajmniej od północy, od wschodu do linii Wisły polskie zboże. Nieprawda, że rząd nie wiedział. Ja sam na spotkaniach z ministrem Kowalczykiem i nie tylko z rolnictwa zwracałem uwagę. Na przełomie lipca i sierpnia. Drugi raz na przełomie września, początek, bo wielu na tej sali jest, co było. Mówiłem, że żniwa w Polsce, bo było mówione, że już niedługo zaczną się żniwa. Ja powiedziałem wówczas, żniwa w Polsce już się kończą. Bo wschodnią doliną Wisły Polska po schodowach, jakichkolwiek miejscach, klepiskach, nie klepiskach schodolnych jest zasypywana. Nie uzyskałem jeszcze raz odpowiedzi, później nieoficjalnie na jednym spotkaniu warszawskich forum, co prawda określonych tylko obecności ludzi, że to nieprawda. A ja jeszcze raz twierdzę, tak jak wtedy powiedziałem, że rząd już wiedział, to nie teraz szukać wyjścia. I to po to przyjechaliśmy, że może pan powie co i jak będzie. Bo nieprawda, nieprawda jest, że nie można było tego zatrzymać. Pan Kowalczyk na jednym spotkaniu
odpowiedział, no co chcecie? W zeszłym roku wyeksportowaliśmy 6 milionów ton zboża, a dwa niby, jak pan powiedział, ściągnięte i to też nie było. Ja mówię, więcej niż 2 miliony ton ściągnęliśmy, bo to można było zobaczyć, to niewielka sztuka. Te wszystkie kombinacje za wiedzą rządu, nie mówię ministerstwa, to odpowiadam za swoje słowo. Za wiedzą rządu, bo tylko któryś z mniej znanych dyrektorów Departamentu Rolnictwa czy inni ministerstwa zobaczyć, jak się przekształca pszenica przemysłowa na pszenicę konsumpcyjną. Ja pytam po kolei, kto podpisał rozporządzenie? Przecież bo do tej pory znaliśmy pszenicę zboża ogólnie paszowe i zboża konsumpcyjne. Raptem znalazło się trzecie rozwiązanie i za granicą. Ja zdjęcia miałem i niektórzy widzieli, jakie kolejki i co, i gdzie szły. Bo między innymi jestem też podmiotem skupowym od kilkunastu lat i rolnikiem od 50 lat. I dalej w tej chwili, dlaczego? Prosty, bo zarzucił mi jeden z dyrektorów departamentu, że jak to sprawdzić, to nie jest sprawa. Bardzo prosta, bo ja dostaję setki już w tej chwili, patrząc od czerwca, na wynajęcie powierzchni w porcie, aeroport Darłowo, ewentualnie na zakup. Polscy rolnicy to też robią zasługi, bo to jest taka prawda. Tylko pytam, jeden warunek. Niech pan przywiezie, ile pan ma hektarów i ile pan ma dopłat i z jakich roślin. Przecież to takie proste. Nie potrzeba wielkich urzędów i milionów, jak mi niektórzy mówili, żeby tym się zainteresować. Pan Kowalczyk, dla nas, chłopów rolników, nie tylko to, co ja słyszałem wielu innych, że chłopi, nie martwcie się, zboże będzie tylko cena rosnąć. Nie martwcie się. Tak, bo najpierw trzeba było upchać te zboże ukraińskie i ten rzepak ukraiński. I prosiłbym jednak o wyjaśnienie, jeżeli pan jest dzisiaj, bo do tej nie dostałem, kto podpisał i jaki resort ten trzeci gatunek zboża. Szanowny panie, mogę tylko tak powiedzieć, co do kierunku, jeżeli chodzi o to rozporządzenie realizujące. Ja się mogę, panie ministrze, nie chcę tutaj spotkać. Ja to nie mam jakiej firmy. Ale jeżeli mogę odpowiedzieć, pierwsze, ja nie należę do tej kategorii polityków, którzy udają się do odpowiedzialności. Patrzę się panu prosto w oczy. Jeżeli byłbym błąd czy odpowiedzialny za to niewiedzenie, potrzebuję się panu w oczy, powiedziałbym, przepraszam, nie uczyniłem tego. Natomiast ja staram się słuchać. Tak jak powiedziałem, nie odpowiadam teraz na kwestię odpowiedzialną. Nie, ale dlatego ja z szacunkiem sam wyjaśnię, bo nie wiem, kto złożył ten podpis o tym rozporządzeniu. Tak, no to sprawdzimy. Natomiast proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o to rozporządzenie liberalizujące, to ono rzeczy, coś tam to co zezwolił, ale to jest taki przycisk wyłączny. Wyłącz albo powiedzieć, że to jest rzeczywiście tak, szanowni panowie, idąc od początku, że pod tym rozporządzeniem liberalizującym ustawy na poziomie całej Unii Europejskiej przez wszystkich polskich polityków, proszę pamiętać, to chodzi oczywiście posłów do Parlamentu Europejskiego. To nie jest zarzut, ale jedynie tylko o tym przypomnę. Proszę, jak się politycy miałbym do zarządzania. Jestem politykiem, no to już proszę. Jestem politykiem, bo ktoś tam musi jednak robić. Ale to szanowny panie, że wszyscy polscy politycy, ci w Parlamencie Europejskim, jak jednym głosem, głosowali. Tam też jest taka osoba
prądu albo jakiejś innej interwencyjnej, które nikt tego nie uczyni. Czy to jest zawsze, jest to na pewno pewna kwestia do przemyślenia. Ja jestem zwolennikiem tego, że jak coś nie działa, widzimy pewne praktyki, bo pan oczywiście słusznie między słowami, ale trochę też i wprost powiedział, no bo przecież to zboże często kupują ludzie, których my znamy. Firmy, które znamy, z którymi pracujecie. Jestem przekonany. To w ten obszar nie chcę w tej chwili wchodzić, bo to jest drażliwy po prostu temat. Ludzie, którzy rzeczywiście dla mnie że chcieli sobie po prostu dobrać się. Ja jestem zawsze zainteresowany, mam pan jakąś wiedzę, co do mnie nieprawidłowości, a pan z chęcią wysłucham i gdy ma pan taką wiedzę, to możemy o tym porozmawiać, że dla mnie bezwzględnie, jeżeli ktoś narusza zasady etyczne czy prawne, no to powinniśmy otworzyć trochę kariery poza ministerstwem, nie mając tego wątpliwości. Dlatego jak państwo też wiecie, no ja jestem w takiej na przykład dosyć nietypowej sytuacji, bo też chcę powiedzieć, że tutaj nie. Ja sam się tym zbożem zacząłem interesować, bo że tak jak mówię, nie jest to w moim obszarze kompetencji, jeżeli chodzi o ministerstwo, bo też proszę pamiętać, to mam 24 godziny, jeżeli sobie zobowiązałem się, że rozwiążę problem dotyczący energii ciepła, który jest dzisiaj problemem, bo ja mam na przykład cały czas wpusty moim przychodom i ceny po prostu tak skoczyły, że to oczywiście odbija się również na cenach dla rolników. Tę kwestię trzeba rozwiązać, przynajmniej systemowo się stać. Ale nie uchylam się od tej odpowiedzialności i pomimo tego, że za to nie odpowiadam, staram się zachęcać moich przyjaciół, bo przeczytałem to rozporządzenie, to jest korzystanie z tej klauzuli, bo nas to nic nie kosztuje. I mam nadzieję, że za 2-3 tygodnie w tej sprawie będzie pozytywna decyzja. Takie spotkanie dzisiaj tylko i wyłącznie zachęcam do tego, że twierdzę i przekonam, że musimy po prostu z tego skorzystać. A jestem w takiej nietypowej sytuacji, bo jak wiecie, to też byłem bardziej posłem niż sekretarz stanu, ponieważ nie jest sytuacją taką powszechną, że człowiek koalicji rządzącej na przykład prowadzi kontrolę. Ale ja mówię sobie, że członek koalicji rządzącej prowadzi na przykład kontrolę w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu w zakresie dysponowania polską ziemią. Ale mówię, to ja panu tylko mówię o sobie, mogę się w swoim imieniu. Więc prowadzę, to ja prowadzę kontrolę. Jednostki od lutego jeszcze nie mającym sekretarzem stanu dzisiaj, to też jest tym bardziej dla mnie mało zręczna sytuacja, że będąc sekretarzem stanu wiceministrem, prowadzę kontrolę poselską, nie jako wiceministra, tylko jako poseł, w jednostce, która jest de facto podległa ministerstwu, z którym pracuję. Dlaczego? Ponieważ uważam, że tam, gdzie są nieprawidłowości, to ja nie przymykam oczu, tylko staram się rozwiązać problem. I teraz i rozwiązać problem, ponieważ mnie to mam w nosie, czy newsy, czy inne jakieś mainstreamowe media, czy te fajne opisze, tam jest ważne, że jeżeli prawo jest takie, że ma być ziemia dla rolników, musi być ziemia dla rolników. I teraz dlaczego? Dlatego, że ja państwa słucham. Ja się też uczę. Uczę się w taki sposób, że szukam po prostu takich instrumentów, które w sposób skuteczny będą zabezpieczały teraz polskiego rolnika. I to ważne jest klauzuli artykułu 4 musimy skorzystać. Skorzystać w taki sposób, że postępowanie wyjaśniające, o którym mowa jest w klauzuli ochrony, które da nam twardo możliwość wyjaśnienia na liczbach dokładnie szkody dla polskiego rolnika, która powinna być w mojej ocenie pokryta przez inne państwa Unii Europejskiej, jest po prostu to możliwe. Stąd takie rozmowy dla mnie są pewnego rodzaju uzupełnieniem, można powiedzieć, motywacji, żeby w tę kwestię dalej bardzo mocno wchodzić. Dlatego proszę mi dzwonić z odpowiedzi na pytanie, co kto powiedział, bo tego nie wiem, ale proszę mi dzwonić od odpowiedzi. Ja od razu powiem w ten sposób, jeżeli są jakiekolwiek informacje, wiedza, czy pomysły, w jaki sposób trzeba z takim rzeczem właśnie, proszę do mnie powiedzieć, ja się odpowiem, jeżeli się nie uchylę. I gdybym rzeczywiście, bo ja sam powiedział inaczej i dzisiaj robił pierwszą osobę, która to bym to na tym spotkaniu nie było, może tak. Nie, tak. Nie, to dlatego szukaj, bo tam jest oczywiście trzeba wyciągnąć z tych rzeczy wnioski. Tak jak wyciągnęliśmy wnioski, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, tak jak mówiłem, wyciągnęliśmy wnioski z tego, że dzisiaj każda
No ale to z tego trzeba wyciągnąć wnioski na systemu szczepień. No bo pamiętajmy, że za chwileczkę będziemy mieć problem w roku 2023 jeszcze większy. Jedno zdanie. Proszę. Rolnicy, mam tu czekamy. Rolnicy kupowali szczególnie azotu po 4, 5, a nawet próbuję 6 tysięcy. A teraz mają za 1000 złotych pszenicą? Po 1000 złotych. Proszę, panie przewodniczący, mam także świadomość, że ja tak samo jeżeli chodzi, to ja panu wytłumaczę jeszcze mogę jedną rzecz, bo na różnym poziomie możemy rozmawiać. To teraz powiem panu, bo byłem wiceprezesem Pomorskiego Komisji Krajowego Sądownictwa i w przeciwieństwie do większości polityków wiem, jak są skonstruowane kontrakty na odbiór gazu, czyli na zakup gazu do Polski. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że cena gazu wzrosła w ciągu ostatniego roku, dwóch lat o kilkaset procent. Że cena w PGNiG gazu, który PGNiG produkuje, wzrosła o kilkaset procent. No to teraz, to jest tak samo, to nie jest tak, na prostszym przykładzie, że cena czy koszt węgla polskiego wzrósł o kilkaset procent. Nie. 450 zł versus 700 zł to jest wzrost w ciągu roku do roku kosztu wydobycia jednej tony węgla. No to w takim razie, jak Państwo się pytają, to Pani Kowalska, to dlaczego ta cena gazu jest taka wysoka, albo cena węgla jest taka wysoka? No to Państwu teraz tłumaczę, jeżeli chodzi o cenę gazu. Dlatego, że ten cały system regulacji polityki energetycznej Unii Europejskiej spekulacyjnej, w którym cena dla odbiorcy końcowego, czyli dla biznesu, dla Państwa, ustalana jest poprzez giełdę, a nie poprzez rzeczywiste koszty pozyskania surowca, jest patologiczna. Jest kompletnie patologiczny. I to myślę, że Jerzy mógłby to o tym najwięcej po prostu mówić, ponieważ cena jest najczęściej ustalana ze względu na, można powiedzieć, koszt ostatniego źródła pozyskania energii elektrycznej najdroższego, czyli najczęściej jest w tej chwili. I problem po prostu polega na tym, że otoczenie regulacyjne tego rynku energetycznego w Unii Europejskiej, które niestety nas wiąże nas po prostu bardzo mocno i z którym ja tak bardzo mocno walczę, co zresztą Państwo widzicie, powoduje to, że te koszty energii, ciepła, gazu zimnego, co przekłada się na cenę nawozu, bo będąc na przykład w Unii. Proszę. No dobrze, tylko że ja mówię teraz o koszty. I wojna na Ukrainie kończy się w 2 tygodnie.
wam, także, a na dzień dzisiejszy, nie wiem czy słyszeliście, wszyscy są objęci wykluczeniem, kamasze nie pójdą, nie pójdą. Od radnych, po ministrów, wszystkich. No taka jest ustawa, panie ministrze. Ja ją mogę panu przeczytać. Radni są wykluczeni, by pójść się w kamasze. Wojna na Ukrainie może się toczyć. Ale panie ministrze, kto to jest? Tutaj przy telefonie, przy mikrofonie. Test na wiedzę. Co to jest? Proszę cię, rękę zobaczyć. Nie. Co to jest? Kto z państwa wie, co to jest? Wełnawczka. Wiem co? Ja mam trochę lat więcej niż pan. W 86 roku wyszedłem z Polski. Zawiozłem w kilo wełny owce. Nie ma co można było kupić. Nie ma co można było kupić? Nie. To ja panu powiem. To ja panu powiem. Można było kupić 100 kilo żywa. Wiemy, ile teraz za kilo wełny były niespłacone. Kto z was wie, ile kilo wełny kosztuje? Owce. Nikt nie kupuje. Nikt tego nie kupuje. Wie pan o tym? 6 ton wełny u mnie leży. Ja jestem jedynym panem w powiecie, co hoduje owce. Kolejny test. Bo ja chcę, żebyście wszyscy zobaczyli. Wie pan, co to jest? Wie pan, co to jest? No, to musi nosić każda owca. I tak jak mój kolega powiedział, puściliście milicję, ja to nazywam milicję weterynaryjną, która gnębi chłopów. Ci, co hodują zwierzęta, już są dobijane. Dzięki nim, to są takie cwaniaki, to są ludzie, którzy nie mieli w życiu nic do czynienia ze zwierzętami. Tacy ludzie istnieją nawet na tym terenie Kutufata. No, a jak trzeba nazwisko, to nie. A jak trzeba nazwisko podać, to to podam. Tego gościa, instytucja prozwierzęca, ta obrona nad zwierzętami, zakuła w kajdany 2 lata temu, zabrali mu 80 owiec, 50 macior, 60 macior, jego zakuli w kajdany, zamknęli do wariatkowa, wyrok sądu, mają mu wrócić to wszystko i wie pan co? A on jest najmniejszy bezdomny. Nikt ich a tym cwaniaczkom, co okradają tych ludzi, włos z głowy nie spadł. Jest między nimi taki kościół, co się nazywa Bielaski. Może pan słyszał? Może pan to słyszał? Ja bym jeszcze skończył, bo tu test jest. Wie pan, co to jest? Co to jest? Jak to się nazywa? Gra. Ja bym panu wręczył, a może by tam z ministerstwa, a może z policji, granatu by od was dostał. Bo tam budynikami szukają. I na głowie panu jeszcze dam. Test na wiedzę. Tu jest gatunki zbóż. Chciałbym, żeby pan wymienił wszystkie. A jak może ktoś jeszcze? Znaczy tak, rozmawiamy poważnie. Ale to jest poważnie. Znaczy nie, trzeba wymienić. Jeżeli pan miał czas, żeby wykorzystać czas na to, żeby rozmawiać o sprawach dla rolników, a zmarnował pan. Nie. Z jedną rzeczą się wszakże zgadzam, i to pan wicepremier Henryk Kowalczyk zapowiedział. Obecnie jestem przeciwnikiem temu, żeby jakiekolwiek organizacje prozwierzęce po prostu przeszkadzały rolnikom w działalności gospodarczej, działalności rolniczej. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I wolałbym, żebyśmy o takich kwestiach rozmawiali, ponieważ sam zresztą jako człowiek z miasta wspieram właśnie te działania na rzecz takiej ustawy, żeby rolnik i mieszkańcy obszarów wiejskich czuli się po prostu u siebie na polskiej wsi, a nie żeby osoby, które przyjeżdżają z miast i zaczynają po prostu, nie wiem, osiedlać się, no de facto powodowali to, jak Krótkowie Trybunalski jest pierwszy precedensowy wyrok, powodowali to, że rolnicy mają utrudnioną działalność rolną. I wolałbym, żebyśmy o takiej po prostu, szanowni panie, rzeczach rozmawiali. Dla pana być może koszty energii, koszty ciepła. Trzy lata na rządzie. Nikt się nie wiem za kogo, a ty pan co? Skończę pan już. Nikt się nie wiem, a po to tylko, żeby więcej umrzeć, więcej 3 lata na rządzie. Kiedy się teraz zaczęliście, nie wiem, czy to jest, szanowni panie. Pierwszy raz pan samochodem jechał do sklepu.
kilka lat w niemieckim obozie niemieckim, a komunistów, każdy z nas ma trudne karty w historii, o tym oczywiście możemy rozmawiać. Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby rozmawiać o konkretnych rzeczach dotyczących rozwiązania problemu. Dla mnie, może dla pana nie, dla mnie kwestie dotyczące energii, ciepła są szalenie istotne. Ale tak jak powiedziałem, tak jak być może akurat w pana działalności to nie jest najistotniejsze. Natomiast jest bardzo wielu rolników, hodowców, dla których koszty ciepła i energii są kluczowe z punktu widzenia zachowania konkurencyjności. Jeżeli ma pan jakieś pomysły czy dezyderaty, jestem na to otwarty. Potwierdzam jedną rzecz, jestem bezwzględnie przeciwnikiem wszystkich lewicowych organizacji, które gdyby rolników, co tego może nie mogłości, jeżeli by można. Ma być przygotowywana, jest przygotowana, tak jak pan wszyscy słyszy, pan wicepremier Henryk Kowalczyk powiedział, przygotowana ustawa, która ma chronić rolników właśnie przed tymi wszystkimi organizacjami pozarządowymi, którym odbierzemy prawo właśnie zabierania między innymi zwierząt krok. Proszę o przykład. Michał Szcześniak, przewodniczący powiatu koszyńskiego Solidarności. Ja mam tutaj dla nas chyba najważniejsze pytanie, jeśli chodzi o ceny nawozów w tym momencie. Powiem tak, rosły ceny gazu, nawóz skokowo po prostu rósł z dnia na dzień, potrafił po 1000 zł, skoczyć 500 zł. W tym momencie ceny gazu tak nie spadają. Znaczy ceny gazu spadają, a ceny nawozu nie. Czy rozważacie państwo dopłaty do nawozu? Bo teraz chodzą słuchy, że mają wygotowane jako grupa azoty i tak dalej. Ja osobiście, i myślę, że tutaj chyba wszyscy jesteśmy przeciwni temu, dlatego, że te pieniądze nie trafią do rolników, a tylko do spółek. Zresztą mamy własnych spółek Skarbu Państwa, to jest nie do końca jeszcze trafione. I teraz tak, a część rolników, tak jak wcześniej kupiła nawozy za 4,5-5 tysięcy, przy dotacji grupy tam azoty i tak dalej, te pieniądze i tak już nie trafią dla rolników. Wiemy, co się dzieje z cenami zbóż, myślę, że tutaj ta dotacja powinna być jak najbardziej uwzględniona. Inną kwestią jest jeszcze to, że bardzo dziękujemy za ostatnie dotacje do nawozów, bardzo pomogły, no ale one były tylko do 50 hektarów. Ustawa mówi, że nasze gospodarstwa są to 300. Nasz region, tak jak duże gospodarstwa, średnia osób to jest około ponad 30 hektarów. Dlatego warto by było się zastanowić, żeby jednak te opłaty były do troszeczkę większego areału. To jest jedno. I jeszcze ostatnie pytanie. Czy rozważacie państwo uruchomienie tego terminalu w Świnoujściu, który był ostatnio protest, ponieważ uważamy, że mogłoby to dosyć mocno usprawnić transport zboża. Przejęcie przez krajową grupę spożywczą tego portu mogłoby znacząco poprawić naszą sytuację tutaj w Zachodniu Pomorskim. Dziękuję bardzo za te pytania. Pierwsza rzecz, tak, rozważamy i są takie analizy prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za to, że pan wicepremier Kowalczyk, który był inicjatorem w zeszłym roku tego systemu pomocowego, bo także jest system pomocowy w Unii Europejskiej dla dopłaty do nawozów. No, chcielibyśmy, aby te ceny spadały, można powiedzieć, jeszcze szybciej, żeby to było odczuwane w cenach nawozów. I jestem przekonany, że jeżeli nie będzie znaczącego skoku w dół, czy przepraszam, nie skoku, tylko obniżki w dół, no to te dopłaty oczywiście będą taką, mam informację na zeszły tydzień, kiedy na kierownictwie ten temat rozmawialiśmy. I w tym sensie również pan wicepremier Kowalczyk jest inicjatorem czegoś, co no, dla większości rolników, szczególnie z tymi, z którymi ja mam dosyć dużo przyjemność współpracować z Solidarności, bo istotne jest oczywiście rozszerzenie możliwości dystrybucyjnych po to, żeby marża na finalnym produkcie była jak najniższa. Stąd prawa grupa spożywcza, którą ktoś z panów mówił, powinna powinna rzeczywiście pełnić taką rolę jak najbardziej służebną dla polskiego rolnika. Buduje w tej chwili tą całą sieć dystrybucyjną nawozów z grupy azoty po to, żeby ta marża była jak najniższa, po to, żeby te
te przykłady niestety spekulacji, bo przecież wszyscy to chyba lepiej znacie niż nawet ja, kiedy widzieliśmy to zrozumienie, to nawet nie z tygodnia na tydzień, co z dnia na dzień, oraz z godziny na godzinę, po prostu ceny nawozów były coraz wyższe i powodowało to, że niektórzy przetrzymywali nawozy po to, żeby je sprzedać za kilka dni po prostu z dużym większym zyskiem. Więc no to musi się w jakiś sposób, podsumowując, tak są rozważane dopłaty do nawozu, czyli do powtórzenia tego programu, ale to wszystko też zależy od sytuacji na rynku gazu. Wprowadziliśmy też ustawę i rozporządzenie na poziomie Unii Europejskiej dotyczące maksymalnej ceny gazu. Zobaczymy, jaki będzie mieć to wpływ na cenę surowca. Jeżeli chodzi o terminal, proszę mi wybaczyć się, ja dokładnie to samo pytanie, nie jestem poinformowany dokładnie o tych infrastrukturalnych projektach, bo to jest bardziej Ministerstwo Aktywów Państwowych z Ministerstwem, jak rozumiem, infrastruktury, ale pozwolę sobie być może panu tę informację uzupełnić i przekazać, jakie są plany co do tego terminalu zbożowego. Mam taką zasadę, że jak o czymś nie wiem, to po prostu staram się stwarzać wrażenie, że o czymś nie wiem. Dobrze, jeszcze mam trochę czasu, będzie jeszcze 3-4 pytania do pana. Czy ja mogę panią, bo to jeżeli pan już zaraz pana tutaj przepisuje, jakby się pan zgłosił, ale pierwsza pani. Pani ma pierwszeństwo. Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko tak króciutko orzeki. Panie wiceministrze rolnictwa, pan mówi tu nam dużo o fotowoltaice, o naszym trudnej sytuacji z tytułu zbóż. I ja to mogę podpowiedzieć, jeżeli na przykład, tak jak to jest bardzo często izby, bardzo często związki zawodowe, piszemy do państwa wnioski i proponujemy, jak to rozwiązać. I najczęściej dostajemy odpowiedź, cytując ustawę. A w tym przypadku tego zboża z Ukrainy, tyle go mamy. I ja mam taką propozycję, bo nadbrzeże w Dymie wydzierżawiło Chemilą z Agrologią, to włączyła się do tego spółka Elena. Czy nie można by było w pierwszej kolejności skupować zboże polskie, jak to robią Niemcy, w przypadku swoich sklepów dużych, w pierwszej kolejności mają dostawy od niemieckich rolników. Czy u nas nie można by było coś takiego stworzyć? Zadbajcie o polskiego rolnika, szczególnie o tych młodych, o tych, co zainwestowali. Proszę panie, jeszcze jest taki jeden. To zboże, o tym zbożu mówiliśmy, wprowadzić cło, jakoś zabezpieczyć polskiego rolnika. Pomogliśmy ukraińskiemu, niekoniecznie oligarchom, zapomnieliśmy o polskim rolniku. A ja jeszcze tu mam taką, czasami mamy, my doceniamy to, co państwo zrobiliście dla nas, ale czasami mamy taką niepewność, że jakbyście chcieli nas likwidować trochę, bo w przypadku tak, dotyczy wysiewu azotu. Niemiecki rolnik w tamtym roku wysiał co nawóz od 1 lutego, a państwo nam cały czas narzucacie od 1 marca. Ja tego nie rozumiem, bo przykładowo u nas mamy jednak te opady deszczu bardzo są znikome. I w przypadku wysiania tego nawozu w marcu, my gorzej zaszkodziliśmy środowisku, bo ten nawóz nie poszedł do środowiska. I to są takie, uważam, że rzeczy do załatwienia i myślę, że pan minister nam pomoże. Kredyty inwestycyjne dla rolników. Tak? Powinny być stopą stałą, a nie zmienną. No i na przykład, ale to może nie żebym odpowiedział na tak, ta druga kwestia. Pani jest wyborcza, ale bardzo by pani zainteresowała z tą datą 1 marca, 1 lutego, jeżeli można to zmienić, jest to absolutnie otwarte, żeby... Trzeba problemów, potem mogę się wyłączyć, tak pani. Pani przedstawi argumenty, ja mogę ten temat po prostu trochę, że też pan będzie, szanowni państwo, nie wiem, szanowni państwo, no też staram się słuchać interwencyjnie, tam gdzie można coś zmienić, to zmienić pierwsze dotyczyło kwestii dotyczące debaty, z tego co ja wiem, bo to sam zresztą pytałem się przed debatą sejmową, ale warto mi na zasłuchać, że polskie zboże, polskiego i tak powinno być. Mam taką wiedzę z zeszłego tygodnia, bo sam pytanie zadałem dokładnie w sposób logiczny, tak jak widzę, rozumując, że tak w istocie powinno być po prostu, czy mamy na trzecie pytanie dotyczyło? Do tej pory jest tak, że mamy ten kredyt obrotowy, który jest wspierany do tego. Inwestycyjne w rolnictwie.
kredyt obrotowy był wspierany poprzez 5% obniżenie stop oprocentowania z programu GOV. I to funkcjonuje całkiem nieźle, ale to jest kredyt obrotowy. Sam zresztą, bo to akurat to jest w moim departamencie, sam zresztą poprosiłem o to, żeby stworzyć dokładnie taki sam mechanizm, tylko nie na kredyt obrotowy, tylko na kredyt inwestycyjny. Także od pierwszego, bo to jest ta perspektywa kończy się 31 stycznia 2024 roku, bez względu na to, to będzie już wtedy minister czy wiceminister, to jest najistotniejsze, żeby te kredyty inwestycyjne tam obniżono 5-6 punktów procentowych oprocentowania były dostępne dla rolników i nam tym właśnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pracujemy. Zakładam, że do połowy roku opracujemy ten mechanizm, bo te kredyty obrotowe działają w 10 bankach komercyjnych z BGK i jest to bardzo dobrze oceniane przez rolników. Tak mogę odpowiedzieć, także o tą drugą kwestię poproszę, żebyśmy po spotkaniu jeszcze uszczegółów Pana tutaj uprzejmie proszę. Dziękuję wszystkim. Rekordowy Wołasz Szczegadła, region Koszmaniński, Solidarność, powiat Szczecinek, gmina Barwice. Szanowny Panie Ministrze, z szacunku tak będę tytułował, bo tego nie ma szacunku. I proszę Pana, ja dobrze zrozumiałem, że rząd i minister rolnictwa będzie pracował nad rekompensatą dla rolników, którzy tracą przy sprzedaży zboża swoje dochody. To by było naprawdę... Nie, będziemy pracować nad tym, żeby ja... Jeszcze raz. Ja rekomenduję to, żeby złożyć wniosek do Komisji Europejskiej o klauzulę ochronną, która ma, można powiedzieć, uzasadnić stworzenie mechanizmu, który by spowodował to, że jeżeli rolnicy ponoszą szkodę z uwagi na liberalizację handlu z Ukrainą, to będzie im to po prostu wynagrodzone. Czy my taki wniosek złożymy? W tej chwili, tak jak powiedziałem uczciwie, nie ma takiej decyzji polskiego rządu, że składa do Komisji Europejskiej jako państwo członkowskie taki wniosek. Czekamy na uzgodnienia pana wicepremiera Kowalczyka na spotkaniu z ministrami rolnictwa 30 stycznia. No i muszę państwa przekonywać, że pan wicepremier Kowalczyk jest pewnie zdeterminowany, żeby w tej sprawie przywieźć określone rozwiązanie. Mam nadzieję pozytywne. Jeżeli będzie brakowało tego rozwiązania, będę pierwszą osobą, która będzie, powtarzam jeszcze raz, rekomendować złożenie wniosku formalnego o klauzulę ochronną dla polskiego rolnika związanego z liberalizacją. Jakie będą natomiast instrumenty wsparcia, tego nie mogę przez sobie, ponieważ musi być wniosek, musi być zbadany przez Komisję Europejską, ale pamiętajmy, że nasza sytuacja o tyle jest istotna, że to rozporządzenie liberalizacyjne działa do 5 czerwca, więc jeżeli ktokolwiek chce go przedłużyć, to musimy robić Polska. Mam nadzieję, że teraz odpowiedziałem. Tak. Chociaż, proszę Pana, to ta odpowiedź Pana szczera, na pewno szczera z Państwa strony. Ale czy będzie to naprawdę na rekompensata dla rolników, to też Pan nie gwarantuje. I tu jest też wielki problem, bo rolnicy tracą na dzień dzisiejszy cały swój roczny dochód i nie wiadomo jeszcze, jak będą zasypane magazyny co do tegorocznych dni. Bo koszty poniesiemy, a zysk nie wiadomo jaki będzie. I tu jest, proszę Pana, jeszcze, Panie Ministrze, wielki problem. Bo my pracujemy, my się staramy, my inwestujemy, ale nie ma minimalnych, gwarantowanych cen opłacalnych. Czy minimum opłacalności, żeby to było, żeby rolnik miał zagwarantowany. Inne grupy społeczne mają gwarantowane wypłaty, idzie do pracy, ma angaż, ma godzinową stawkę, wie za co pracuje. Rolnik nie wie. Wszystko jest ustalane poza naszymi granicami. I jest wielki problem. My się trzymamy tej Unii, tego bagna, powiem tak szczerze, jedna Solidarna Polska, co ciąg próbuje bronić. A my się trzymamy tego pakta unijnego jak pijane płoki. Tyle, żeby się nie przewrócić. I tu jest wielki problem. Jeśli dalej będziemy tego potrzebować razem w tym zachodnim paknie, to chyba się potrzebujemy razem z nim. No to jest rewolucyjne przedsięwzięcia globalistyczne. I jeśli rząd ukrywa, że nie wie, jaka demoralizacja płynie z zachodu, i jakie zagrożenie dla nas wszystkich, bo my nie mamy takiego kapitału jak władze granica. Jeśli teraz nie będzie ochrony na polska ziemi,
jeśli nie będzie sprzedana to dla rolników po jakiejś minimalnej cenie i jak jeśli ktoś dzierżawi, to z jakąś ulgą za każdy rok dzierżawy, wykupią nas, tylko przyjdzie i wyszło. Solidarność upomina. Rząd prawicowy, jak się mianuje PiS, niby mówi, wielu tu jest znajomych na tej sali z PiS-u, znamy się bardzo długo, było coś znamy osobiście. Sam jestem prawie sprawiedliwości, nie będę tego mówił. Ale tak nie można. Jedną ręką mówić, że jesteśmy z narodem, bronimy, a drugą ręką nie dać podpisywać zobowiązania przeciwko narodowi. Jeszcze sekundę. Proszę przyjąć. Bo powiedział pan ważne rzeczy też, tak jak powiedziałem, też to tylko, że pan to w tym mówił uczci. Nie odpowiadam za, chciałbym podobać relacje, szczególnie na tym odcinku handlowym z Unią Europejską. Ponieważ przekonuję wszystkich, bez względu na to, jaka partia polityczna, że ja tego cały czas nie rozumiem, że naszym takim pewnego rodzaju można być kompleksem. Jest do umiejętności albo brak umiejętności, albo brak często chęci walki o polski interes. To jest generalna uwaga. To jest generalna uwaga. Czyli ja uważam, że my powinniśmy się to też, mówię wprost, uczyć od Francuzów, od Niemców, Holendrów, Belgów, bezwzględnie walczą o swoje własne interesy. Bezwzględnie. Bez żadnych emocji, bez żadnej tego. Bezwzględnie. Jeżeli pan się pyta mnie, ja to powiem tak nie. Czyli ja nie mam żadnego człowieka, żeby w sytuacji, w której my na tym sposób tracimy, korzystać z instrumentu. Starać się, tyle ile mogę oczywiście, też jestem tutaj uczciwy, wspieram moich pewnych kolegów, namawiać do właśnie takiej farby gry. Jak pan dobrze wie, jako członek Prawa i Sprawiedliwości, mamy w tej sprawie, jeżeli chodzi o relacje z Polską, Unią Europejską, różne opinie. My zachęcamy do bardzo twardej, jednoznacznej postawy. Ja mam prostą asertywność. Wszystko, co jest niekorzystne dla Polski, nie zgadza się. To jest bardzo prosta rzecz. Nie zgadza się. Nie daj sobie dorzucić. Nie daj sobie wmówić, że tak trzeba, bo się na nas obrażą i tak dalej. Mam w nosie, co nam mówią w Berlinie i tak dalej. A jednak nie będzie, bo jest to wpisane w logikę szantażu eurokratów, którzy wymyślili sobie, żeby bez zmiany traktatów chcą nam narzucać tak zwane kamienie milowe, całkowicie niekonstytucyjne rozwiązanie nacisku i wywierania wpływu na zmianę legislacji, porządku i prawnego, i gospodarczego w Polsce. I teraz mówiąc tak, jak ostatnio się spotkałem z rzeźnikami, bo na przykład z rzeźnikami, kręcinierzami, przetwórcami, którzy oczywiście największym problemem, jaki mają, to są oczywiście walka nieuczciwa z hipermarketami, brak sieci dystrybucji, wykańczanie małych sklepików. Oczywiście my możemy z jednej strony powiedzieć, że mamy pieniądze na nic tego KPO, na wsparcie centrum dystrybucyjnych itd., ale z drugiej strony ja uważam, że musimy patrzeć na koszty, bo Unia Europejska nam narzuca, tak jak pan powiedział w tym drugiej części, gigantyczne koszty. Co z tego, że mamy jakąś tam dotację X, jak za chwileczkę koszty będą X razy 2, 3, 4. I to jest zagrożenie. Bo dzisiaj, tak jak rozmawiałem z wędrówkarzami, pokazuję przykład. Tak jak dzisiaj, walcząc z polską węglem bezwzględnie, to przecież 6 lat temu, szanowni państwo, nie mówię, żeby likwidować kopalnie. Mówił ktoś, żeby likwidować kopalnie. W Komisji Europejskiej, no to nie ma, żeby likwidować kopalnie. To za 6 lat, jestem przekonany, tak jak już były teraz próby podejmowane, no bo były takie podejmowane, podatek od węgla, podatek od mięsa, zakazanie produkcji mięsa, za chwileczkę w ogóle zakazanie produkcji mięsa. No takie pomysły pojawiają się, w Unii Europejskiej. My się możemy gdzieś z tego uśmiechać. Ale oni to naprawdę chcą wprowadzić. To, co dzisiaj wydaje się, że łapiemy się za głowę, to w tej chwili to się dzieje właśnie w Brukseli. Dlaczego typu asertywność? Najlepsze rozwiązanie marzy o takim konsensusie w klasie politycznej, bo każdy uważam, że ten, kto rządzi, kto jest wiceministrem, ministrem, odpowiada za część swojej działalności, musi być asertywny. Nigdy nie godzić się na to, co jest niezgodne z polskim interesem. To jest moje przekonanie. Jeżeli sam popełniłem gdzieś błąd, powiedzcie. Ja natomiast mogę państwu po prostu spojrzeć głęboko w oczy i mówić, tak jak w 2016, szanowni państwo, jeżeli mogę pani przewodniczący, bo to jest akurat dla mnie bardziej. Jak w 2016 roku zostawałem wiceprezesem Pekinu, zostałem z jednym prostym zadaniem. Obniżyć, bo przepłacali się o 20%, co najmniej 20% w stosunku do Niemców, którzy ciągnęli tani gaz, co oczywiście odbijało się
na konkurencyjności polskiej gospodarki, obniżyć ceny gazu, czy nie wiemy, więc Gazprom. I stworzyłem zespół młodych prawników, 30-latków bez żadnych implikacji politycznej, partyjnej, którzy wygrali 6 miliardów z Gazpromu. To już jest przeszłość oczywiście, to już jest przeszłość, ale potrafiliśmy wygrać. Dlaczego tym mówię? Bo determinacja jest najważniejsza. Determinacja, cel i jego realizacja. Dlatego też słucham, tak jak pani powiedziała, to mnie bardzo zainteresowało. Konkretna rzecz. Ja nie jestem alfa i omega. Nie będę mówił, że się na wszystkim, przepraszam bardzo, znam, bo nie jestem. Ale umiejętność słuchania i wyciągania wniosków, a potem punktowo, próba walki o takie, można powiedzieć, często bardzo, bardzo niewielkie rozwiązania jest istotne. Bo ja, szanowni państwo, kiedy po 4 miesiącach, mogę powiedzieć w taki sposób, mówi się o na przykład tych biogazowniach latami, już chyba 10-12 lat, już była jedna, nawet dłużej. 4 miesiące zrobiłem ustawę o biogazowniach. Zobaczymy teraz, jak będę się z różnymi urzędnikami, można powiedzieć, pięknie pan to nazwa, ale mówię, jak się nie patrzę, jak słyszę urzędnika, który mówi, ten przepis może być sprzeczny z rozporządzeniem Unii Europejskiej. Ja mówię, proszę się tutaj nie doktoryzować. Proszę mi powiedzieć, z jakim rozporządzeniem, z jakim przepisem, tak? Bo czy może być sprzeczny, to nie interesuje. Jak będzie sprzeczny, to inaczej zaskarżę, mamy do tego czasu wydanie 500 biogazowni, kropka. Bo celem dla mnie jest wybudowanie 500 biogazowni, a nie konfront intelektualny, że jakiś przepis może być sprzeczny, chociaż nie ma do tego argumentu. Pokazuje o sposobie myślenia, który jest naszą blokadą. Blokadą niestety w większości partii politycznych. Żeby nie patrzymy się na cel, który chcemy osiągnąć, tylko patrzymy się na komfort. I dlatego w kontekście akurat zboża ukraińskiego, ja się nie patrzę na komfort, co kto o nim powie, jak jest mówię. Nie, skoro jest szkoda, skoro są takie głosy, one są głosami prawdziwych rolników i ludzi, którzy po prostu widzą, to widzicie to na co dzień. Bo obowiązkiem polskiego państwa jest działać. I jeżeli popełniliśmy błąd, jeżeli ktoś popełnił błąd, tak jak pan powiedział, jeżeli pan chodzi, to naszym obowiązkiem jest naprawić ten błąd. To jest moje zdanie. Krok. Panie ministrze, ja się cieszę, że pan rozumiał, ale ja proszę pana, żeby pan przekonał pana wicepremiera o uruchomienie skupu na interwencyjnego na rozwoju transportu. To żeśmy w latach 90. przerabiali i w pewnym stopniu to nas rolników Ukrainy. Proszę o to prywatnie. Obiecuję jutro na kierownictwie podnieść jako drugi argument, bo o pani wniosku teraz. W zasadzie dwa, trzy pytania, szanowni państwo. Udało mi się przyjąć, dziękuję, bo jest to, a efekt będzie taki,
że za rok nie rozwiąże 10 problemów tutaj, ale rozwiąże 3-4 problemy dotyczące biogazu, biomasy, wsparcia i tak dalej. Uważam, życie, nasze dom na 24 godziny, trzeba sobie określić cel, zadanie i go bezwzględnie realizować. A waszym obowiązkiem jako wyborców, Polaków i bez względu na to, czy głosujecie na jedną czy inną partię, czy w ogóle nie będziecie na wyborach, jest rozwój się z tego. To sobie znamy. Ja nie będę odpowiadał za tych polityków, bo znam takich polityków różnych formacji, którzy siedzą 20 lat w Sejmie i w zasadzie tylko się w czasie wyborów pojawiają. Znam takich polityków. Ja odpowiadam za siebie. Możecie ocenić to, co robię. Niektórym się podoba, niektórym się nie podoba. Trudno. Ale staram się konkretnie słuchać. Dziękuję. To teraz... Tu... Ja dokończę jeszcze swoją, proszę Państwa, wypowiedź. Bo to dopiero była taka mała przymiarka. My bardzo dużo rozmawiamy. Wiele razy byliśmy u pana ministra. To jest organizator Zielonego Miasteczka. Przyczyniliśmy się do zwycięstwa. Kolega Obrocki był w następnym roku. I proszę pana, rozmawiamy. I nic z tej rozmowy do... Że nawet ten fundusz, który niby ma wejść, ta ustawa łowiecka, pozwól się, może wszystko na gardę było? No tak nie może być od złodzieja, co wziął zboże i nie zapłacił, i sąd to nawet nie ukarał, jedno go ukarał, drugiego uniemienił. I proszę pana, no tak nie może. Ja wiem, że stara się Prawo i Sprawiedliwość, ale to staranie takie mdłe. Jeszcze sekundę, panie ministrze. Jeszcze sekundę. To prawo łowieckie naprawdę, no ci wszystko jedzie. Tak. Jeśli będą rozmowy w Urzędzie Rady Ministrów czy Ministerstwie Rolnictwa, żeby przynosiły, żeby to miało, żebyśmy nie mieli po co jeździć. Bo mieliśmy, wielu kolegów jeździ, rozmawia, a to nie przynosi żadnego efektu. Rozmawiamy o hodowli świn. Przecież to zniszczone. Powiecie Szczecinka, trzyma świnki, dwóch rolników i to w małej ilości. Resztę wszystko korporacje. Zero przetwórstwa, zero wszystkiego. My tylko czekamy na jedną różną z Unii Europejskiej. Te pieniądze się szybko rozlecą. My nie mamy dopływu żadnej gotówki z żadnej strony. Z żadnej niedobrej komory. Dopływu przytrzymaj. Żadnej niedobrej komory. Dopływamy na pieniążki ze wszystkich stron. To za to, to na rynek się pojechało. To mleko się sprzedało. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy, nie ma z niego ani groszy. Krów, a powiecie, na jednej ręce ma kupy policzył. Świn to samo. Nic, wszystko w obcych rękach. My nie mamy swojego kapitału. Jeszcze kiedyś rolnicy mieli to świnkę, to krówkę, to. Dzisiaj nie ma nic. Jeszcze po spotkaniu chciałbym z panem ministrem zamienić kilka słów. Proszę się ustosunkować do tego, dokąd my zmierzamy. Czy niewolnikami mamy być we własnym kraju? My już mamy jesteśmy. Ten chłop na kończy to już z niemala rolnika. Szanowni Państwo, jeszcze mogę prosić o chwilę cierpliwości, bo to są ważne głosy. Ja w kierunku mam podobne poglądy, natomiast no, też ma pan na tego rodzaju uwagę do swoich kolegów, to też się nam powiedzmy na tych forach o kolegów. Też jest poprzednio, że tak jest, patrzy się pan prosto w oczy, no i mogę mówić, że prezentuje to dokładnie ten sam sposób myślenia, który pan prezentuje. To jest kwestia tego, że będziemy dokładnie podobnym głosem na różnych płaszczyznach, czy politycznej, czy społecznej mówili. Zgadzam się z tym. Teraz tak, jeśli mam problem, to jest jedno pytanie i ostatnie pytanie. To nie zakończymy. I ostatnie. Przepraszam. Raz, dwa, trzy, cztery. Zakończymy tą częścią.
oficjalną, jak coś jestem do Państwa jeszcze do dyspozycji. Tak możemy się mówić, proszę? Dobrze, tutaj dwóch panów, pan i pan, ja już odpowiem, to dziękuję uprzejmie. Kolejne wózy. Dziękuję. Krzysztof Zielny, rolnicy indywidualni, Szczecinek. Panie ministrze, Platforma Obywatelska i tak to trzeba nazwać, i PSL zaczęli likwidować finki. Zniszczyli wszystko. Zresztą tutaj powiecie, był taki lekarz, który no niestety, ale policzył wojnie wszystko. Dzisiaj w imieniu Solidarności, ja Krzysztof Zielny, zwracam się do pana Henryka Kowalczyka, żeby umożliwił rolnikom chów trzeci, co najmniej chów trzeci. Rolnicy, panie ministrze, chcą trzymać, ale chodzić. Nie wiemy, co będzie na wschodzie, czy ta wojna się nie rozprzestrzeni, nie daj Bóg. Ale proszę, proszę i jeszcze raz proszę, podejść do tego z głową i pozwolić rolnikom, żeby nie zgłaszać do agencji, jedynie już, jeżeli może być do tego badanie obowiązkowe. Mam tutaj to pismo i proszę, żeby pan to przekazał własnoręcznie napisane. Dziękuję i proszę o pomoc. To jest moje zobowiązanie, ja mam co, to przekażę kierunkowo się z tym zgadzam, bo to jest jakby papierosy. Jest pan, jest pan, telefon też tutaj, tak? Jest. Telefonu nie ma, ale, ale jest. Jest napis. Dobrze, dziękuję bardzo. Jutro to przekażę. Panie ministrze, wszystko w porządku. Pan mówi wszystko moim zdaniem, nie można. A gdzie jest stanowisko rządu, nie tylko państwo? I następna sprawa. Kończy się kadencja, a wy dopiero na czymś pracujecie, nie? Żeby tam tylko nie zabierać, żeby rozumieć. Tak się będzie do tej pory. Logiczne. Nie patologiczne, tylko logiczne. Zadał pan logiczne pytanie. Ja mogę powiedzieć w taki sposób. Tak, moim zdaniem, ponieważ jestem też. Proszę mi pozwolić. Ponieważ jeżeli chodzi o te kwestie, o których się rozmawiamy, one najczęściej dotyczą polityki handlowej, relacji z Unią Europejską, no to rzeczywiście jest tak, że mamy w tej sprawie, nazwijmy to, dialog w rządzie. W zasadzie, jeżeli chodzi o węgiel, o rolnictwo, teraz, jak wiecie, na najbliższym posiedzeniu Sejmu mamy trudną sprawę, która nas służy, czyli kwestia ustawy wiatrakowej. To są rzeczy, które nas służą. Ja akurat jestem przeciwnikiem ustawy wiatrakowej, uważam, że jest to ustawa, która uderzy w polską wieś i spowoduje ogromną ilość konfliktów, a nie rozwiąże żadnego problemu, a spowoduje wyższe koszty funkcjonowania całego systemu elektrycznego i wyższe. Ktoś tu mówi, że zresztą pan Kwiatkowski nie jest najlepszym ekspertem. Ktoś tu mówi, że energia z wiatru to jest darmowa energia, nie nasza, to jest po prostu kompletnie ignorantne. Jeżeli chodzi o 40 miliardów euro płacą za wiatraki, fotowoltaikę, zestabilizowanie systemu. Niemcy rocznie popatrzą, co mają, że nawet nie potrafią zestabilizować cały system energetyczny. Tak, to jest moje zdanie. Bo w ten sposób jestem w stosunku do pana uczciwy i mówię, jakie jest moje zdanie i o to zdanie w sposób również faktycznie walczę na... Dlaczego ileś lat rzeczywiście, tak jak jesteśmy w kadencji, my staram się po 4 miesiąca przepracować i przyjąć jeszcze w tej kadencji, bo jak wiecie, zgłoszony projekt ustaw, potem polegają te zaktualizacje, no można im na kolejną kadencję przełożyć ustawę na przykład o tej biogazowni rolniczej, żeby zamówić jeden sobie problem. Tak. Dlaczego tego nie było się na... Przepraszam. Zabrakło być może pewnej determinacji, ale chcemy to po prostu w tej chwili zrobić. Ile rzeczy zrobiliśmy dobrze, ile jeszcze rzeczy nie zostały zrobione. To tylko mówię w swoim imieniu. Bo naprawdę ile rzeczy, bo tutaj pan dyrektor, dla mnie to jest szanowny, przyjadę do ministra Kowalczyka i ja mówię, że KOWR, dziękuję, bo jest szacunek, że... Przepraszam, że pan dyrektor KOWR ma 80-20%. To jest naprawdę świetny wynik i naprawdę myślę, że się panu oklaski należą, bo pan sprawa się wydaje. Nie, no o czym?
jego sukcesach, ale inne rzeczy jeszcze nie zrealizowaliśmy, też uczciwie pokój, że chcemy zrealizować. Też jeśli mogę Pana prosić i Pana na końcu, bo jeśli mogę tam Pana... Bardzo merytorycznie tutaj przygotowałem kwestię bezpieczeństwa, nie jest moim, może
założeniu ubezpieczeniu w programie, które wymaga ogłoszenia formalnego stanu suszy, a nie faktycznego, tak? No to powiem szczerze, że tam jest konkretny absolut kompletny, więc co do tego głośno. No to szanowni Państwo, no też jestem po to, żeby słuchać takich rzeczy. No, nieraz jest rzeczywiście tak, że osoby, które nie są rolnikami, a które słuchają o różnych tam absolutach i tak dalej, mogą czasami być skuteczne w tym, żeby kilka tych absolutów po prostu znieść, może nie 10, ale zmniejszy. Bardzo bym uprzejmie prosił o taką szczegółową informację co do tego, jak jest ustalana ta cena, nie zbiera marży, to znaczy to jest taki cel ustalony na giełdzie, czyli poprzez giełdę. No i rzeczywiście jest tak, że duża część spółek energetycznych ściągnęła tą marżę, ponieważ nie mogła sprzedać po kosztach, gdzie tworzenie tego musiała po kosztach po prostu związanych z europejskim systemem energetycznym ustalonym. Taka jest prawda. No dlatego przyjęliśmy też ustawę, która ma spowodować to, że ci, którzy płacili więcej, czy zarabiali więcej, po prostu w systemie teraz to nie będzie to odprawiać, ale to trzeba zmienić cały system po prostu ustalający. Szanowni Państwo, to po co? Jeszcze ostatnie zdanie, już mam na ostatnie zdanie, to ja ze swojej strony pozwolę sobie tu panu, tak na koniec ma. Wszyscy tutaj rozmawiamy o gaszeniu pożaru, a nie wiemy koledzy, co nas czeka. Tak? Trzeba nie gasić pożar. Teraz już on jest, to trzeba go zgasić, ale pamiętajmy, co nas czeka. Panie ministrze, likwidują nam ilość środków wykorzystywanych na hektar. Zaraz nie będziemy mieli czym pryskać. Ja mówię o przyszłości. Żeby to już próbować tam pianę rozrzucić, żebyśmy nie gasili pożarów. Tak, jeżeli hipoteza Niemiec ma 2 litry środka jakiegoś na hektar, my mamy litr, tak? Jeżeli oni nam zmniejszą dawkę o połowę, to oni są maliczy, a my jesteśmy na pół. Tak? My sobie z tym już nie poradzimy. To trzeba, nie wiem, czy substancję aktywną, czynną, która jest. Żeby to tak robić, nie w litrach stosowanych, tak? Tylko w substancji aktywnej. To są takie techniczne rzeczy, żeby tam też było. Jeśli chodzi o pszenicę techniczną, nie wiem, czy my ją powinniśmy mieć, bo ona jest pryskana tym, czy my nie możemy pryskać. Tak? No i co? Jeśli nie mówimy, to trzeba się właśnie na tony podjąć. Dziękuję panu za ostatni głos, bo tak sobie zastanawiam się, jak patrzeć też na różne inne obszary, bo głównie na przykład kwestie dopłat, zasad, różnych może być uwarunkowań, proszę państwa, w zależności od obszaru, który zaczyna badać, rzeczywiście jest tak, że wygląda to różnie. I zastanawiam się, z czego to wynika, że między innymi taki przykład stosowania może być podwójnych standardów, działu, walki, albo dla Niemca, dla Francuza, dla Hiszpana i dla Polaków. Z czego wynika, czy z braku tej asertywności, z braku skuteczności? No to jest myślę pytanie, z którym pozostanie jest pytanie otwarte, bo ono mnie bardziej mobilizuje i za to dziękuję. Proszę mi wybaczyć tego. Chcieliby Państwo prosto wypowiedzieć, ale pan tutaj wrócę. Jeśli nie odpowiedzi, to powiedzieć, że się z Panem zgadza, tak samo jak Pan powiedział tutaj z Izby Rolniczej, rzecz oczywistą, absurd. No i jest pytanie, które każdy może mieć z Państwa postawić, dlaczego taki jak to funkcjonuje. No to ja się też zagłębię po prostu mamy, bo ekologicznie czegoś takiego nie powinno robić. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za tą część formalną. Panu również bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Już mi pan dzisiaj wystarczająco przekazał. To była dobra rozmowa. Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że Państwo też widzieli pani, bardziej starałem się wobec Państwa być bardzo otwarty, uczciwy. To, gdzie miałem swoje zdanie wyrażone, tam, gdzie pewne rzeczy warto
merytorycznie podbić, zobowiązałem się do tego, jakie rzeczy, natomiast to, co mogę powiedzieć, jeżeli macie rzeczywiście też takie interwencyjne rzeczy, zachęcam do kontaktu. Zawsze kontakt formalny jest mobilizujący. Jeszcze raz panu dyrektorowi, bardzo dziękuję i wszystkiego najlepszego. Dziękuję za bardzo merytoryczne, dobre spotkanie. Dziękuję pani wicewojewodo Mateusz Wagemann, który tutaj wspiera nas bardzo polską ziemię. Pan Dariusz Matecki ze Szczecina, który walczy o rekolonizację szczecińskiej energetyki cieplnej, odkupienia od niemieckiego kapitału. Wszystkiego najlepszego, szanowni państwo. Dziękuję. Ale powiem to jeszcze na koniec, że mamy dobry rząd, wybitnych fachowców, gospodarka idzie do przodu, a to dzieje się coraz lepiej. Dodać tylko, że jest to kompetencja. Więcej, co więcej trzeba.